Ale ci mówi, że jeżeli przyjeżdża wycieczka z Izraela i jest nasz polski przewodnik, który opowiada polską historię. Jeżeli jest jakiś inny izraelski przewodnik, mają swojego, wtedy powie, że wszystkie rozmowy, cała ta wycieczka jest to wszystko monitorowane i zanim ta wycieczka opuści Polskę, jeżeli będą jakieś problemy, to będą konsekwencje. Trzeba po prostu zwracać uwagę, że trzeba bronić naszej historii, odkłamywać ją, mówić prawdę, podawać im fakty, powiedzieć im, że oni właśnie mordowali swoich ludzi, sprzedawali ich i tak dalej. I to wtedy działa, bo oni mówią, jak to, ty jesteś antysemitą? A czemu? Nie, to jest prawda, to jest fakt. I oni tego się boją. I to ja myślę, że to jest jedna z takich metod. Bo oni właśnie te wszystkie powielają Grossa i tych wszystkich innych, podają te różne liczby, które są wyssane z palca i to idzie w przekaz na świat. Ktoś tam w Peru, w Boliwii gdzieś przeczyta jakąś broszurkę i mówi, no tak, Auschwitz był w Polsce, a więc Polacy ten są antysemitami i podają te liczby i oni po prostu wierzą, tak jak ktoś by dał mi jakąś przesyłkę z Peru czy z północnej Korei czy z południowej, ja po prostu przyjmuję to jako fakt. I właśnie my musimy jako Polska, jako naród właśnie otwarcie widzieć to i jak najwięcej właśnie publikacji w języku angielskim, bo to jest chyba tak ogólnoświatowe, żeby to docierało do świata. I bardzo się cieszę, że czasami na YouTubie są fajne filmy, jak było na przykład o polskich pilotach, o Enigmie. Powoli, powoli to dociera. Ja gdy coś takiego otrzymam, od razu rozsyłam do wszystkich moich przyjaciół, znajomych, do mojej rodziny tu w Stanach, w Kanadzie. I właśnie musimy to wszystko robić, żeby w ten sposób pomagać rządowi i bronić naszej prawdziwej historii. Dziękuję za to, że możemy być razem. Ja bardzo dziękuję za gościnę. Dziękuję ojcu za gościnę i za to, że taka atmosfera tu jest dobra i polska. Dodam tyle. Jeżeli państwo nie widzieli filmu pod tytułem Defamation, zniesławienie, bo on jest i po polsku, i po angielsku, autorstwa żydowskiego reżysera, którego wpuszczono do wewnątrz i wycieczki, która jedzie z Izraela, i do wewnątrz Anti-Defamation League za czasów Abe Foxmana. On zrobił film wstrząsający. Nic tam wielkiego nie ma, ale obejrzyjcie ten film i polecajcie sąsiadom. Bo to nie jest film antysemicki, bo Żyd nie może zrobić antysemickiego filmu. Reżyser jest żydowski. A ten film pokazuje całą prawdę o tym, co się dzieje. Jak wygląda ten mechanizm. Jak wyciska się pieniądze z męczarni, które przeszli i zupełnie inni ludzie. Jak dziś można to spieniężyć. Także on jest na YouTubie, co chwila jest blokowany oczywiście, ale niedawno go znowu znalazłem. Albo Defamation, albo Zniesławienie. Tak, to są dwa tytuły. Czy są jeszcze pytania? Ja mam pytanie. Ja mam. Chciałam się zapytać, mówię, bo państwo na pewno oglądacie, ale chciałabym się was zapytać, czy wy oglądacie propagandę, jaka jest w Polsce? Że wtedy, kiedy się zaczyna spotkanie, wychodzi facet do telewizji i mówi, to Polak rozpoczął wojnę, bo powiedział złe słowo do Niemca i w ten sposób się rozpoczęła wojna. Propaganda jest okropna. W Sejmie w tej chwili, czy to w parlamencie, czy to gdziekolwiek, pełno komików. Zobaczcie, kto typuje tych ludzi, żeby oni wychodzili z powrotem na piedestały. Przecież taki Cimoszewicz, czy taki Miller, to przecież myśmy z tymi ludźmi walczyli. My za tych ludzi szliśmy do więzień, a dzisiaj oni idą i sobie głoszą to, co oni chcą. To jest najgorsze, że w Polsce są ludzie, których opłaca Soros, którzy dostają po 1000 zł dziennie i jeżdżą za naszą ekipą rządową i robią za tym. Przecież to jest okropne. I o tym trzeba wiedzieć i o tym trzeba mówić, bo naprawdę bez tego nie damy rady. Trzeba tych ludzi zniszczyć. Ja dodam tylko tyle.
To jest, to wszystko, co pani mówi, jest, jest prawdą i jest straszną niesprawiedliwością, że was wyrzucono tu na emigrację, często z paszportami w jedną stronę, a oni mają się jak pączki w maśle i coś, coś złego, coś nieprawdziwego się, się stało. Trzeba to będzie wyłapać i naprawić. Ale w rozmowach z Żydami, ja używam takimi agresywnymi, bo są różni. Często spotykam Żydów wspaniałych, którzy są bardzo przyjaźni Polsce i mają wielki sentyment do Polski. W ogóle generalizacja w tej sprawie jest bardzo niedobra. Ale tych, którzy tak agresywnie mówią o Polsce, tak kłamliwie mówią o Polsce, ja ich zawsze częstuję jednym zdaniem. W 1939 roku to my stanęliśmy w obronie was także, przed hitlerowcami. To my was broniliśmy, to my ginęliśmy, my Polacy, za to, żeby was obronić. A wy i wtedy, 17 września, strzelaliście w plecy. Nie wy wszyscy oczywiście, ale żydowscy komuniści. I to jest zdanie, które całkowicie kończy rozmowę. Bo trudno z argumentami dyskutować, tu argumentów jest mnóstwo. My stanęliśmy do walki za was, bo wy wtedy nie walczyliście. Dobry wieczór. Ja chciałem coś powiedzieć, spytać się redaktora Gadowskiego. Czy to prawda, że premier Izraela, Netanyahu, jest niewidziany chętnie w niektórych krajach Europy? Po prostu za nim gonią, te listy gończe są wysyłane. Słyszałem to. Nie wiem, czy to jest prawda. Benjamin Netanyahu to bardzo szczególna postać. Bardzo wpływowa, jak wiadomo. Był przynajmniej zamieszany w duży proces dotyczący oszustw przy handlu uprawnieniami do emisji CO2. Wy tu w Ameryce tego nie odczuwacie, ale w Europie ten komunizm przybiera już nawet postać handlu powietrzem. Handlują powietrzem. I tam był zamieszany taki pan K. z Torunia, narodowości, o której mówiliśmy wcześniej, ale z Polski, który zrobił bardzo duże nadużycia na giełdzie Blue Connect w Paryżu. I tam również był sądzony jego wspólnik Arnaud Mimran, taki zawodowy pokerzysta. Zabito świadków, tam działy się różne rzeczy. To jest materiał na film sensacyjny. Ale śledztwo sięgnęło też do Benjamina Netanyahu, ponieważ uczestnicy tej afery przekazali mu, według danych zgromadzonych przez sędziego śledczego, $1 000 000. Łapówki. I to jedna ze spraw. Druga, dosyć ciekawa, chociaż może nie tej wagi informacja na temat Benjamina Netanyahu, to jest taka, że jego żona przeforsowała wprowadzenie na przyjęciach organizowanych przez rząd Izraela szklanych opakowań. Nie butelek plastikowych, tylko szklanych. Nie zrobiła tego oczywiście z troski o środowisko, tylko dlatego, że potem członkowie rodziny zbierają to wszystko i oddają do przetworzenia, osiągając pewne dochody. To jest nawet około $6 000 miesięcznie, jak pozbierają z tych wszystkich przyjęć szklane opakowania. A więc bardzo zapobiegliwa niewiasta. I to pokazuje jakby pewien rys psychologiczny tego pana. Ale no cóż, wygrał w tej chwili wybory, po raz kolejny wygrał wybory, będzie rządził, będzie premierem, uchodzi za prawicę, w Izraelu uchodzi za prawicę. Jego ministrowie to pan Katz na przykład, który twierdzi, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki i kilku innych tego typu typków. Ja myślę, że to jest wszystko robota rosyjska. Tam w Izraelu jest duża diaspora rosyjska, to ponad 1,5 miliona mieszkańców Izraela pochodzi z Rosji, czy z byłego Związku Sowieckiego. Oni bardzo nie znoszą Polski. Uczestniczą we wszystkich antypolskich prowokacjach, w jakich to jest możliwe. Ale są też inne grupy Izraelczyków, które bardzo lubią Polskę, więc to jest wymieszane. Ja zawsze wspominam mojego gospodarza z czasów, kiedy robiłem film w Izraelu. To był niestety rok 2010, wydarzyła się katastrofa smoleńska i u niego w domu w Raison d'Etre oglądaliśmy wszystkie transmisje tego, co się dzieje i on płakał razem z nami. Co więcej, na sam koniec miał na imię Chaim
I jako dziecko uciekł z Łodzi. Zapamiętał tą Łódź, jak zapamiętał i bardzo w ogóle kochał Polskę i kocha. I poprosił mnie o to, żebym mu załatwił rogatywkę oficerską z polskiego wojska, że on o tym marzy, żeby mieć w domu taką rogatywkę. Ja mu to załatwiłem, otrzymał to i był bardzo szczęśliwy. Więc są tacy też Izraelczycy i dlatego jak my tak się wypowiadamy generalnie o tym wszystkim, to robimy też krzywdę przyjaciołom Polski, których jest bardzo dużo w Izraelu, a ja ich spotkałem. Maciej Kotecki, chciałbym podziękować panu za pomoc, jaką pan udzielił Wojciechowi Sulmińskiemu w momencie, kiedy nie miał dostępu do wielu sal w Warszawie, żeby zaprezentować premierę swojej książki Powrót do Jedwabnego. Jeśli pan mógłby parę słów powiedzieć, czy rzeczywiście było to tak trudne i czy w tym środowisku Foksal, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ta pana pomoc napotkała na jakąś trudność, czy też nie? To jest takie wstępne pytanie, natomiast szerzej w tej kwestii słyszałem dwa dni temu, jak pan w swoim komentarzu cotygodniowym nagrywanym tutaj gdzieś w Stanach odniósł się do tych wysokości roszczeń żydowskich z pewnym powątpiewaniem, że dziwi się pan, dlaczego w Polsce od paru lat jest ta suma oceniana na rzędu 300 miliardów dolarów, że zdaniem pana informacje, które pan w jakiś sposób usłyszał w ostatnich dniach, to ta suma się raczej nie przekracza 30 miliardów. I tutaj w komentarzu do tego chciałbym panu podsunąć wypowiedź, którą pani Teter Sierpińska w Prawo PL wczoraj czy dzisiaj w wypowiedzi dla Marcina Roli w Real 24 powiedziała, że Jerusalem Post w ostatnich dniach publikowało właśnie oceny, że ta suma kształtuje się od 60 do 300 miliardów dolarów, więc te źródła raczej podają, że jest to dużo wyższa kwota niż to, co pan tutaj posłyszał. Może mógłby pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Dziękuję. Dobrze. I zaraz to wszystko wyjaśnię. Zacznę od Sumińskiego i tego powrotu do Jedwabnego. Otóż wiele im nie mogłem pomóc akurat w tej sprawie, bo byłem w Sztokholmie i wracałem ze Sztokholmu, jak zaczęli do mnie pisać, że nie mają sali. A ponieważ tak się zdarzyło, że ciągle jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, to wykorzystałem po raz pierwszy chyba, albo nieliczny raz, tą swoją funkcję do tego, żeby po prostu im tą salę zapewnić, bo uważam, że pluralizm słów, wolność słowa i pluralizm opinii jest ważniejszy niż jakieś działania cenzorskie. Więc to się udało, oni mieli tam spotkanie na Foksal, ale to ma swoje drugie dno też, bo wobec Foksal toczy się postępowanie reprywatyzacyjne, które ma zabrać Stowarzyszeniu Dziennikarzy to miejsce. Wtedy się skończy to miejsce wolnego słowa w Warszawie, bo wszędzie są już budynki komunistyczne, Karkosika i innych, i tylko ten Foksal jeszcze przeszkadza, żeby już, tylko ten Foksal, czyli SDP, przeszkadza, żeby tam po prostu już było we własnym towarzystwie wszystko. A roszczenia są ciekawe, bo Bourbon Obojga Sycylii ponoć miał tam grunt. Te roszczenia zostały uznane przez Urząd Miasta Warszawa, a te roszczenia wykupił adwokat warszawski i w tej chwili prowadzi sprawę przeciwko Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, żeby wyrzucić stowarzyszenie stamtąd. Ten dom był odbudowany przez dziennikarzy. Ta posesja jest wątpliwa, ale agresja ze strony Urzędu Miasta Warszawy wobec SDP-u i różne działania, które się z tym wiążą, no, napawają mnie bardzo dużymi obawami. To możemy to stracić. A to jest wartość około 40 milionów złotych, ta nieruchomość tam.
Więc ciekaw jestem, za ile te roszczenia zostały odkupione, bo sądzę, że to była jakaś niewielka kwota i to wszystko wygląda na kolejną odsłonę słynnej warszawskiej reprywatyzacji. Tylko że w tym wypadku wobec SDP. I teraz druga część pana pytania. Otóż byliśmy niedawno, jeszcze przed nagraniem tego komentarza, byliśmy w Waszyngtonie, no zwiedzaliśmy kongres, Izbę Reprezentantów i tak dalej, te wszystkie miejsca, ale także mieliśmy kontakt z ludźmi, którzy pracują w pewnych instytucjach, o których nie mogę mówić, bo prosili, żeby nie mówić, Polakami, bardzo dobrze poinformowani. Jeżeli chodzi o naciski lobbingowe, o sumy roszczeń i tak dalej. I ponad wszelką wątpliwość w rozmowach, które prowadziliśmy, stwierdzono, że w źródłach żydowskich do czasu naszej rozmowy padały kwoty 30 miliardów dolarów. Oczywiście, ani dolara więcej, nie padało. Oczywiście jest kwestia, czy to jest zasadne, czy nie. I zaraz możemy zacząć o tym dyskutować. Moja opinia jest bardzo prosta. To nie jest zasadne. Żydom się nie należy ani dolar ponad to, co jest udokumentowane jako roszczenia krewnych bądź przepisanych testamentowo. Innych roszczeń nie należy uznać. To jest oczywiste. Tutaj nie ma żadnej polemiki. Moim zdaniem podawanie wyższej kwoty nie jest dobre, bo źródła izraelskie się do niej przyzwyczają i będą tą kwotę deklamować. I będziemy mieć 300, 500, bilion. No przecież to fantazja tylko ogranicza wysokość roszczeń. I z tego pułapu ten biedny polski rząd będzie musiał negocjować, bo będzie musiał negocjować z grupami diaspory, ponieważ lobbying tych grup jest wielokrotnie silniejszy niż nasz lobbying Polski i Polonii. I tu jest pies pogrzebany, że nasz lobbying w Stanach Zjednoczonych jest nieduży. Jego siła nie jest duża, że nie jesteśmy w stanie wpływać na postawę senatorów i kongresmenów. I tu jest moim zdaniem duży problem. Stąd podałem taką datę, taką liczbę, żeby nie propagować tej dużej liczby, żeby nie przyzwyczajać środowiska roszczeniowe do tak wielkiej liczby. 300 miliardów dolarów to jest więcej niż budżet państwa roczny. To jest nasz budżet państwa, to jest 460 miliardów złotych. To jest budżet roczny Polski. A tutaj 300 miliardów dolarów, to są trzy budżety nie ma. Więc to jest niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczna żonglerka w momencie, gdy jesteśmy pozbawieni siły lobbingowej. W momencie, gdy Polska Fundacja Narodowa, zamiast wynająć wielką firmę lobbingową w Stanach, za te pieniądze, które wydaje na jacht I Love Poland, czy tam na inne rzeczy, no ona wydaje na jacht. Co jest większą potrzebą dziś naszej polskiej wspólnoty? Obrona przed tymi kryminalnymi żądaniami, czy budowanie sobie jachtów i wycieczki, prawda? Na to chcę zwrócić uwagę. To jest bardzo ważne. Znaczy, jeżeli my nie obronimy się przed tym lobbingiem, to będziemy płacić. Dlaczego? Bo taka jest fizyka polityki. Bo oprócz prawa, które mówi jednoznacznie o różnych rzeczach, jest fizyka polityki, czyli siła nacisków różnych interesów. A my jesteśmy bezbronni z kilku powodów. Po pierwsze, mamy małą siłę lobbingową i musimy ją podnieść. I to jest bardzo, to jest wymóg chwili. Musimy budować siłę lobbingową, czyli jednoczyć Polaków. Przestańmy się kłócić wreszcie. Zacznijmy budować lobbing, który będzie antylobbingiem dla tych, którzy nas chcą okraść. To jest raz. Dwa. Wymagajmy od polskiego rządu, żeby wreszcie zaczął prowadzić racjonalną politykę wobec tych roszczeń. Żeby nie chował głowy w piasek, mówiąc, że nie ma problemu, tylko żeby stanął wobec tego problemu i próbował przeciwdziałać. To się da zrobić, ale to trzeba zauważyć, że ten problem istnieje. I trzy, przestańmy też uprawiać demagogię. Bo jak zaczniemy uprawiać demagogię, nie podając dróg rozwiązania problemu,
to też przegramy. I cztery, jesteśmy bezbronni, bo do dziś nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce. Jesteśmy kompletnie bezbronni wobec tych roszczeń. Dlaczego? Dlatego, że przed każdym trybunałem międzynarodowym czy arbitrażowym pierwsze pytanie najbardziej uczciwego sędziego, który nie będzie stronniczy, a w to nie wierzę, ale nawet jeżeli taki się zdarzy, to będzie, jakie są uregulowania miejscowe. I wtedy przedstawiciel polskiego rządu powie, no od 30 lat nie udało się uchwalić ustawy reprywatyzacyjnej. Skandal, niezwykłe zaniedbanie. Ja rozumiem, dlaczego w 90 roku tego nie zrobiono. Z prostego powodu. Nie chciano tworzyć konkurencyjnej grupy kapitałowej do beneficjentów Okrągłego Stołu, czyli czerwonych. To czerwoni według umów Okrągłego Stołu mieli mieć finanse. A więc nie zreprywatyzowano majątków, bo powstałaby konkurencyjna grupa właścicieli, którzy mogliby się okazać prawicowi albo niepodległościowi. Mogliby wspierać media prawicowe i niepodległościowe. Nie chciano nam dać tej szansy wtedy, perfidnie, żebyśmy nie stworzyli naszych mediów, żebyśmy nie stworzyli naszych uczelni, żebyśmy nie stworzyli naszego lobby na świecie i w Polsce. I to im się udało. Znakomicie. Okradziono właścicieli, czerwoni przejęli majątki, kulczyki wyrosły, oligarchowie czerwoni z ubeckimi papierami wyrośli w Polsce, a Polacy nie mają pieniędzy. Tylko nie możemy ciągle płakać, że nas okradziono i zniszczono naszą gospodarkę, bo to jest fakt, to prawda. Musimy coś zrobić. I jeżeli nie będziemy naciskać na rząd, żeby wreszcie uchwalono ustawę reprywatyzacyjną wbrew protestom organizacji żydowskich, bo taki był mechanizm zatrzymania projektu Jakiego, czyli tej ostatniej próby uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej,